i od razu proponuję, wymyślmy dla niego imię. Zapraszam wszystkich na wspólne malowanie. Przygotujcie farby akwarelowe, ołówek, pędzel do akwareli. Ja dzisiaj będę używał syntetycznego pędzla Da Vinci Casaneo, pędzla, który ostatnio testuję i jestem pod bardzo dobrym wrażeniem tego pędzla. Zapraszam serdecznie na wspólne malowanie portretu farbami akwarelowymi. Będziemy za chwileczkę zaczynać. Przygotujcie też oczywiście szmatkę do wycierania pędzla z nadmiaru wody. To bardzo ważne, żeby kontrolować ilość wody w akwareli, kiedy malujemy. Zatem szmatka w pobliżu. W Krakowie dzisiaj chłodno, wręcz mroźno. Zatem przyda się ciepła herbata do malowania nieopodal. Witam serdecznie, moi drodzy, i zapraszam na wspólne malowanie portretu. Zdjęcie takiego pana znalazłem. Nie znam tego pana, ale wydaje mi się ciekawe do malowania i od razu proponuję, wymyślmy dla niego imię. Będzie nam zdecydowanie łatwiej malować. Czekam na wasze propozycje imienia dla naszego modela. Zacznijmy od poziomu oczu. Głowa jest leciutko przechylona, zatem poziom oczu będzie też lekko przechylony. Proponuję nie umieszczać głowy tak centralnie, idealnie na środku. Możemy ją leciutko przesunąć w prawo. Od takich dwóch linii zaczniemy. Przepraszam, ja dzisiaj wyraźnie pod wpływem jakiejś alergii jestem, bo kicham cały dzień. Dobry wieczór, dobry wieczór. Wymyślamy imię dla naszego modela dzisiejszego. Dajcie znać, jeżeli coś wam przyjdzie do głowy. Każdy portret, nie tylko tego pana sympatycznego. Zaczynamy właśnie od takich linii. Dzięki temu łatwiej jest nam rozmieścić pozostałe fragmenty, takie na przykład jak usta, nos. No i tak będziemy sobie powoli szukać zarysów. Usta proponuję od razu cieniowaniem rysować, wtedy zdecydowanie łatwiej trafić w podobieństwo. Wincenty, proponuje Marta. Dobry wieczór, Ewelino. Wincenty, bardzo mi się podoba. Franek. Pan Franek. W każdym portrecie możecie oczy odnosić sobie również do szerokości ust. Zasada jest również taka, że pomiędzy oczami przeważnie znajduje się szerokość jednego oka u naszego pana. Dziękuję bardzo za 100 lat. U pana Stefana, to propozycja pani Gosi, u pana Stefana ta odległość jest minimalnie mniejsza, mam wrażenie, niż szerokość jednego oka. To jest bardzo indywidualna sprawa. Ważne jest jeszcze sprawdzenie, jaka tutaj figura powstaje. Z reguły to jest coś bliskiego kwadratowi, czyli odległość oczu od ust, odległość oczu od siebie tutaj jest właściwie kwadratem, więc źrenice też zaczniemy ich sobie lekko szukać.
Dobry wieczór, dobry wieczór. Kwadrat sobie wyznaczymy. Kwadrat, o właśnie taki. Przymknięte. Oko po prawej stronie. Ważne, aby źrenice ustawić symetrycznie, bo inaczej będzie zerkał za bardzo w jedną lub w drugą stronę. Jeff, Franek. Jeff bardzo mi się podoba ze względu na kapelusz. Myślę, że ja jestem za Jeffem, ale to jest konkurs otwarty, więc czekam na wasze propozycje. Dobrze jest sobie zaznaczyć również wysokość czoła, żeby już całą głowę ujrzeć. Jeff przez G. Broda oczywiście poszerzy troszeczkę dół twarzy optycznie. I słuchajcie, tak jak widzicie, jak ja rysuję, zaznaczam po prostu jakiekolwiek linie i będę wybierał z nich te, które wydadzą mi się lepsze. Znaczy jakiekolwiek. Oczywiście już takie przybliżone, nie zupełnie na chybił trafił, ale taka metoda jest dosyć wygodna. Killer to nie za groźnie. Myślę, że dobrze patrzy mu z oczu. Leon. Leon też mi się bardzo podoba. Leon i Jeff to na razie dwie moje ulubione propozycje. Słuchajcie, portret i tak będzie dosyć lekki, akwarelowy. Nie będziemy tutaj, nie będziemy zbyt ostro podkreślać wszystkich rysów, więc nie martwcie się, jeżeli może nie wyjdzie identyczny. Nie będziemy z tego powodu rozpaczać. Natomiast ta metoda, o której mówię, właśnie mierzenie odległości między oczami, między ustami, szukanie figury geometrycznej, którą możemy tutaj znaleźć, w tym wypadku kwadratu, to pomaga. Kształt oczu. Kształt oczu, przede wszystkim tutaj lekko opadające powieki, lekko przymknięte, na to zwróćcie uwagę. I lekko skośnie ustawione oczy. To jest bardzo charakterystyczne u tego pana, u Jeffa Leona, u Rocha. Dziękuję, Beato, za Rocha. Roch Leon, zwany Jeffem. Zwracam wam uwagę na takie uniwersalne wskazówki, uniwersalne miejsca, które warto mierzyć, na które warto zwracać uwagę, bo oczywiście to tylko przykładowa twarz, którą dzisiaj malujemy, ale gdybyście chcieli portret namalować komuś z waszej rodziny, komuś bliskiemu, John. Bardzo mi się podoba również. Hemingway. Hemingway też brzmi świetnie. Hemingway, Jeff, zwany Leonem, zwany Rochem dla znajomych. Brwi sobie dodamy. Przy portrecie polecam wam lekkość dotknięć. Starajcie się unikać jakichś mocnych, wyraźnych linii. Raczej akcentujcie punkty, akcentujcie kąciki oczu, gdzieś tam brwi. Może już kapelusz sobie zaznaczymy. Bo on tutaj też sporo wnosi. Troszeczkę niżej nawet. Zwróćcie uwagę, gdzie ucho wychodzi. Ono gdzieś tutaj się pojawi. Jak ucho ma się względem kącika oka. No i przede wszystkim, gdzie są ramiona? One będą
będą na poziomie ust, a nawet troszeczkę nad ustami. Lucky Luke. O, to był mój ulubiony bohater filmowy z dzieciństwa. Lucky Luke brzmi bardzo dobrze. Zawsze i wszędzie. Troszeczkę poszerzę nos. Właściwie płatki nosa. O, właśnie, myślę, że gdzieś. Myślę, że gdzieś dotąd. Rysując oczy, zwracajcie uwagę na te białe trójkąciki, na ich kształty, na to, jak opada powieka. Ile tych białych trójkącików widać, jaka jest odległość źrenicy od powieki. Troszeczkę przesadziłem za mocno, już podkreśliłem to oko, jak widzicie, za dużo linii też nie jest dobre. Moi drodzy, ja będę już za chwilkę zaczynał nakładać kolor. Przyda się tutaj już plama koloru, będzie się po prostu łatwiej i bardziej intuicyjnie dopracowywało całość. Policzki możecie sobie zaznaczyć na portrecie, takie troszkę oddzielić. Cały czas brył będziemy szukać. W jakimś westernie widziała pani Dorota. Słuchajcie, pierwsza część koloru to będzie po prostu podmalówka na twarzy i ja proponuję tutaj trochę magenty, trochę sieny palonej. Będę malował dzisiaj metodą takich wyraźniejszych plam. Nie będę tutaj szukał jakiejś idealnej gładkości. Pozwolę akwareli łączyć się z takich pojedynczych plamek, ostrzejszych. No to jest pan, więc nie musimy tutaj jakoś super. W dodatku z kilkoma już zmarszczkami nie musimy jakoś super wygładzać jego twarzy. Dlatego jak widzicie, maluję upraszczając trochę poszczególne detale do plam. Będę nakładał kolejne warstwy i te plamy stopniowo zagęszczał. Gdzieś paznokciem tutaj jakąś zmarszczkę przeciągnę na czole. Gdzieś tutaj wydrapię zmarszczkę pędzelkiem. Leona, Rocha, Johna, zwanego Lucky Luke'iem i Jeffem. Chyba dobrze u mnie z pamięcią. Jak na razie spamiętałem wszystkie wasze propozycje. Imienia naszego dzisiejszego modela. Zarost. Zarost oczywiście zostawiajcie niezamalowany. Proponuję też takimi punkcikami dosłownie nanosić kolor
tak, żeby zostawić miejsca na siwą brodę i wąsy. I śmiało takimi plameczkami możecie operować i w ten sposób nanosić kolor. John Jack. Bardzo mi się podoba John Jack. Ma coś z Johna i z Jacka zarazem. Bardzo dobra propozycja. Zatem John Jack, zwany Jeffem. Rochem, Lucky Luke'em. Spróbujcie takimi plamami malować jak ja i szukajcie kolorów skóry, odcieni skóry. Ona tutaj naprawdę ma sporo różnych subtelnych odcieni, różów, ugrów. Zostawiajcie niezamalowane fragmenty miejscami. Pamiętajcie, że to akwarela lubi takie prześwity bieli. Będziemy plamy nakładać tak, żeby one ostro się przecinały. Jak te sobie wyschną, zaraz nałożymy kolejną wersję. Zdecydowanie zostawimy na nosie blik światła, natomiast przyciemnimy nos trochę od dołu. I zostawimy bliki na policzkach oraz pod oczami. Na te bliki bardzo, bardzo zwracajmy uwagę, bo one dadzą później lekkość i przestrzenność też naszej akwareli. Zatem tych blików nie zamalujmy zbyt pochopnie. Dorota dopiero chłopca skończyła malować z poranka, a tu już chłopiec tylko starszy teraz. Niech tu sobie wysycha twarz, a ja w międzyczasie zajmę się kapeluszem. Wcześniej zmoczę troszeczkę jeszcze te fragmenty głowy, które przed chwileczką malowałem, żeby tak miękko akwarela wpłynęła tutaj. I użyję indygo, takiego czarnego indygo, dosyć ciemnego, które wczoraj zrobiłem. Zdecydowane pociągnięcia z przyciśnięciem pędzla. On wtedy zostawia też takie bardzo ciekawe, nieco przypadkowe czasem ślady. Żeby uzyskać taki efekt miękkości zarostu, zmoczymy sobie również brodę. Dobry wieczór, Kasiu. Zmoczymy sobie brodę, znaczy nie sobie, tylko Jeffowi, Leonowi. O,
kilka dla Was, żebyście też doszli do tego momentu. Jakby za szybko było, to również alarmujcie, bo może trochę się szybko dzisiaj dzieje wszystko. I wodą również zaznaczę kształt kołnierza, niezbyt jakoś precyzyjnie. Po prostu naniosę tutaj parę plamek wody, zwłaszcza na tych miejscach, gdzie są bliki na kołnierzu. No właśnie, i ten efekt chciałem uzyskać, czyli takie raczej miękkie rozpłynięcie się. Ja teraz przyciskam pędzel mocno, dzięki temu on maluje miękko i jaśniejszym tonem. Teraz kilka dosłownie takich bardziej dynamicznych pociągnięć. Ja myślę, że zostawię tutaj również sporo bieli po prostu. Albo w każdym razie na razie bieli, a później być może coś z nią zrobię. Dzięki temu, że tutaj maźnąłem parę razy wcześniej wodą, to akwarela rozpływa się właśnie w taki dosyć wdzięczny sposób. Zobaczcie, pojedyncze pociągnięcia, bez poprawek, z przyciśnięciem pędzla, dynamiczne ślady. Coś takiego. To jest zawsze dobre rozwiązanie w akwareli. Nie wygładzamy tutaj niczego, nie głaszczemy, nie zagłaskujemy, tylko pozwalamy akwareli płynąć tak, jak ona chce. Ja się jeszcze pobawię tutaj z tymi blikami na kołnierzu i robię to pojedynczymi dotknięciami pędzla. Tak, tak. Tak. Przyciemniam teraz jeszcze troszkę fragmenty przy kołnierzu, ale cały czas z dużą dozą swobody. Zostawiam takie białe krawędzie tam, gdzie krawędzie kołnierza, koszuli. Widzicie, bardzo dynamiczne pociągnięcie. Jedno takie pociągnięcie nawet z tej strony zostawię. I tyle na razie. Na razie ten fragment zostawię, niech on sobie podeschnie. Jeżeli stwierdzę, że coś tu jeszcze jest potrzebne, to dodam, ale lubię bardzo szkicowy, świeży charakter tego miejsca, niech ono sobie na razie wysycha. Ja tu jeszcze troszeczkę pomogę się farbie rozpłynąć przy brodzie. No właśnie, bo tu już zdążyło troszeczkę podeschnąć. Moi drodzy, twarz już wyschła. W takim razie wezmę płaski pędzel, żeby było ciekawie. I różem z odrobinką sieny palonej, czyli magentą z odrobinką sieny palonej, dodam jeszcze cień na czole. Cień pod kapeluszem, tak naprawdę cień od kapelusza. Wcześniej zmoczę jeszcze powierzchnię czoła, bo chcę, żeby rozpłynęło mi się tutaj raczej miękko to, co będę nakładał.
trochę magenty albo czerwieni, trochę sieny palonej. To będzie dobra mieszanka w tym miejscu. Próbka koloru. Tak, coś takiego chcę, taki ciemny, ciemną czerwień, nawet lekko wpadającą w fiolet. Jedno pociągnięcie. Troszeczkę je rozmaluję jeszcze tutaj na dole, albo nawet inaczej, pędzlem zbiorę teraz odrobinkę, o właśnie, tak. I niech to sobie wysycha, nie będę tego ruszał na razie. Wezmę teraz... dobry wieczór, pani Ireno. Wezmę teraz znowu pędzelek, a może tym razem trochę cieńszy pędzelek i przy oczach kilka detali dodam, czy stopniowo będę po prostu przyciemniał oczy. Znowuż troszkę magenty, oczy i właściwie powieki nad oczami, a za oczy już się zabiorę. W oczach bardzo ważne, zostawmy bliki. Jeff ma takie błękitno-szare oczy. Na pewno warto dodać taki ciemny konturek wkoło źrenic. Jak trzeba będzie, to najwyżej jeszcze później temperą dodam bliki w oczach. Podkreślę teraz, teraz indygo lub szarość pejna z odrobinką sieny palonej albo innego brązu. Źrenice. Brwi i powieki. Można zmoczyć troszeczkę brwi. Wtedy rozpłynie się nam nieco akwarela sama z siebie, a akwarela jak sama z siebie się rozpływa, to maluje najlepiej. Ona wie, co robi, tylko musimy jej nie możemy jej przeszkadzać za bardzo. I przede wszystkim właściwie punkcikami maluje, żeby nie przeciążyć tych brwi oraz powiek. Na chwilkę zostawię, niech one sobie podeschną i znowu przerzucę się chwilowo na malowanie. Twarzy
jeszcze kilka przyciemnień teraz właśnie pod brwiami, korzystając z tego, że brwi są jeszcze trochę mokre, bo malowaliśmy je kilka takich ostrzejszych linii, którymi podkreślę zmarszczki przy oczach. Wszystko cały czas lekko, żeby nie przemęczyć akwareli. Pojedyncze dotknięcia, słuchajcie, dzisiaj taka trochę ostrzejsza technika malowania z wyraźniejszymi nieco śladami. Myślę, że dodam już teraz troszkę również farby przy wąsach. Dobrze, to ja teraz troszkę zwolnię. Pójdę po wodę albo herbatę i już wracam. Woda z cytrynką. O, witam Gosię. Witaj Gosiu. Mamie Franka gratuluję imienia Jeff. Agatę zapewniam, że już zwalniam niniejszym. Zacznę sobie tutaj póki co dziubać takimi plamkami sieny palonej z magentą. No, takie ciemniejsze punkciki przy wąsach, przy ustach, górną wargę i przestrzeń. Szparkę między górną a dolną wargą. Polubiłem naszego modela, naszego Jeffa. Lekcje portretu akwarelą dziecka były dzisiaj rano o 10:00. Zapraszam panią Aleksandrę. Można zobaczyć te lekcje w zakładce filmy. Dzisiaj rano malowaliśmy chłopczyka. Bardzo wdzięcznego. Gdzieś tutaj sobie leży. Oj. Proszę bardzo, to akwarela z dzisiejszego poranka. Natomiast portret dziewczynki malowaliśmy, ohoho, już ładnych parę miesięcy temu, ze 3 miesiące temu. Też pani Aleksandra znajdzie te lekcje w zakładce filmy. W lewym górnym rogu naszej strony na Facebooku. Słuchajcie, teraz cały czas tym samym kolorem możecie
zacząć dodawać takie punkciki na brodzie. To są te miejsca, gdzie prześwituje troszeczkę kolor cielisty przez brodę. Na dolnej wardze raczej blik światła zostawimy. Nie chcemy tam za dużo cienia. Niech ona sobie blikuje. Można też już troszkę na policzkach parę plamek dodać. A, przy uchu właśnie miałem się zająć uchem w środku. Jednym. Drugie nie trzeba, bo drugie jest takie rozmyte. Niech tam sobie w tle siedzi. Pamiętajcie, że palcem też można malować, można coś zetrzeć lekko. Jednak dodam plamkę cienia tutaj całkiem po prawej stronie. I teraz słuchajcie, stopniowo takimi plamkami, jak widzicie, bez jakiegoś specjalnego wygładzania i zmiękczania, stopniowo przyciemniam niektóre miejsca, głównie jeszcze przy oczach. Tutaj wiele się dzieje tuż pod dolnymi powiekami, tak żeby zostawić taką smuszkę światła na dolnej powiece, ale dodać jednocześnie troszkę cienia pod tą dolną powieką. To jest ważne miejsce i ważny zabieg, który spowoduje, że oczy staną się bardziej przestrzenne. No i znowu palec. Słuchajcie, palcem się dobrze maluje, paznokciem. Możecie farbę na zmarszczkach troszkę rozprowadzać. Ja tak naprawdę niedługo będę kończył już tę twarz. Nie chcę jej zamęczyć. Nie chcę jej zamęczyć. Jeszcze parę plamek oczywiście się pojawi, ale żeby zostało dużo lekkości. Będziemy teraz ostrożnie wprowadzać kolejne pociągnięcia. Myślę, że jeszcze teraz taką drugą warstwę koloru na twarzy, troszeczkę ugru, możemy dodać na krawędzi tych plam, które nakładaliśmy wcześniej, tak żeby. Żeby uzyskać efekt takiego jeszcze przejścia tonalnego pomiędzy jedną plamą a drugą. Dzisiaj malujemy typowymi laserunkami. Nakładamy plamy jedna na drugą. Tak trochę geometrycznie, jak widzicie, nawet je nakładam. Stopniowo, bez pośpiechu.
O, Ania dostała akrylę. Jeszcze troszkę cienia na szyi. To już magentą właściwie. I jeszcze oczywiście trochę śladów na brodzie. Na ręce sobie czasami mieszam kolor. Wziąłem teraz też troszkę szarości Payna. Zmieszałem ją nieco z magentą i z ugrem i kilka dziesiąt. Nie kilka, a kilkadziesiąt przyciemnień jeszcze na wąsach teraz dodam. To mogą być krótsze, dłuższe linie. Oczywiście nie wszystkie, ale część takich linii pokażemy. Też troszkę włosów nad uchem przy okazji. Siena palona jest doskonałym kolorem do malowania ciała, zatem polecam Wam sienę paloną jako bazę, często kiedy malujecie ciało, skórę. Teraz z większą ilością magenty jeszcze troszkę popracuję przy powiekach i przy kącikach oczu. Ważne, żeby w kącikach oczu pojawiło się wyraźnie trochę różu. Także nad powieką i w oczodole tam są takie często właśnie ciepłe. Różowe wręcz historie. Takim rozcapieżonym pędzlem jeszcze kilka
brwi. Dodajmy. Znowu szarość, czyli szarość Payna albo Ultramaryna z jakąś domieszką sieny palonej. Troszeczkę cienia na wąsach pod nosem. Bardzo lekko, ale jednak szarością. To jest ważne miejsce. Dużo dobrego się dzieje, kiedy to miejsce ruszam. Przestrzeń się po prostu pojawia. Dziękuję, dziękuję bardzo, Patrycjo. Tak naprawdę to ja już nie za dużo chcę robić z tą akwarelą, bo podoba mi się ta jej delikatność. Ja jestem miłośnikiem minimalizmu i świeżości prac. I to jest dla mnie ważniejsze niż realizm jakiś taki przesadny. Dlatego myślę, moi drodzy, że powoli będziemy kończyć. Ja jeszcze skupię uwagę na oczach i troszeczkę turkusu do oczu dodam. Wydobędę też blik zaraz. Blik dodam już białą temperą najprawdopodobniej, chyba że uda mi się go jeszcze wydobyć kontrastem, po prostu przyciemniając turkusem oczy. Jest to prawdopodobne, że nawet się obejdzie bez tempery. No a jeśli nie, to zawsze można kropeczkę dodać. I właśnie takie geometryczne historie jak na policzku po prawej naszej stronie. Takie rzeczy lubię. To wcale nie musi być wszystko wygładzone, wylizane i takie mięciuchne. Takie ostre krawędzie akwakwareli też są wdzięczne. Takie miejsce, gdzie wypłukam troszeczkę akwarelę, wymyję ją, to jest ucho tutaj, żeby trochę dodać światła, bo jakoś tak, o właśnie, zrobiło się tam płasko. Pamiętajcie, że wymywanie, wypłukiwanie to jest też. O, widzę, że mój nohal pojawia się w kadrze, wybaczcie. Takie wymywanie to jest to, co można zawsze zrobić. A jednak tutaj też wejdę jeszcze ciemnym tłem przy uchu, tak jak jest na zdjęciu. Tamto ciemne tło jednak się przyda. Ono wydobędzie. Zmiękczam tylko, znaczy moczę krawędź ucha, tak żeby dostać jednak pewną miękką krawędź. A nawet w drugą stronę też zmoczę troszkę papier, żeby dostać takie rozmycie krawędzi kapelusza.
No i góra kapelusza. Trochę o niej zapomniałem, bo skupiliśmy się na portrecie, już się nią zajmuję. Jedno pociągnięcie. Już pokazuję, jak kapelusz u mnie wygląda, bo się nie mieści w kadrze. Proszę bardzo. Też zostawiłem białą plamkę światła, niech ona sobie tam ożywia ten kapelusz trochę u góry. Oczy w portrecie są najważniejsze, dlatego jeszcze kilka dotknięć oczom poświęcam. I tyle, bo się zamęczy, a tego nie chcemy. Moi drodzy, bliki w oczach właściwie wyszły. Nie potrzebuję tutaj używać tempery. Ja myślę, że poprzestanę na tym, jak on teraz wygląda. Ma dużo świeżości, nie chcę tej świeżości stracić, bo akwarela, która straciła świeżość, to smutna akwarela i smutno, kiedy się to dzieje. Pamiętajcie właśnie o tym, żeby zachowywać nawet gdzieś fragmenty bieli w akwareli. Oczywiście nie jest to obowiązek, ale ja bardzo, bardzo to lubię i cenię, jeżeli akwarela gdzieś tę biel jeszcze w sobie ma. Pamiętajcie o tym, żeby proporcje sobie mierzyć, zwłaszcza rozstaw oczu, odległość od ust. W końcu pamiętajcie o świeżych, dynamicznych, szkicowych pociągnięciach. Po to o metodzie szkicowej w zeszłym tygodniu opowiadaliśmy, żeby teraz takie właśnie ślady stosować, zachować. Niech dzieje się świeżo. Są oczywiście różnice, tutaj trochę broda bardziej wycięta, u mnie bardziej okrągła, ale nie ruszam tego miejsca, bo jak tu zacznę grzebać, to się pewnie coś pomęczy albo przemęczy, także zostawię to miejsce tak jak jest. Jeff nie powinien się obrazić.
Bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa, za to, że malowaliście ze mną przez godzinę. Teraz najtrudniejsze, czyli znaleźć miejsce na podpis. To jest zawsze dylemat. Powinno być w takim miejscu, żeby dopełniało portretu, żeby go nie zepsuło. No właśnie. Myślę, że klasycznie i subtelnie. Pięknie dziękuję Wam za wspólne malowanie. Pokażę jeszcze z bliska kilka detali, jak to tutaj u mnie wygląda, bo słabo było to widać pewnie z większej odległości. Jak widzicie, swobodne plamki, jedna na drugiej warstwy zadrapania, tutaj od paznokcia i od koniuszka pędzla, te zmarszczki są w ten sposób zrobione, to są właśnie zadrapania. Mokre w mokre, żeby uzyskać takie przyjemne, miękkie krawędzie brody, ale skontrastowane z kilkoma ostrzejszymi śladami, takimi jak te, które widzicie tutaj. Niektóre kolory w akwareli rozdzielają się, kiedy mają dużo wody i kiedy wysychają. Ja akurat lubię takie kolory robić we własnych akwarelach. I dużo, dużo spontaniczności, szybkie pociągnięcia pędzla, one dają fakturę taką właśnie fajną jak ta tutaj. Także warto takie miejsca też wprowadzać. Właśnie szybsze gesty ręką ten efekt dają. Pamiętajcie o zmiękczaniu tego, co dalej, czyli malujcie na lekko mokrym papierze. Farba będzie się wtedy bardzo ładnie zmiękczać i uzyskacie taki efekt głębi ostrości, dlatego zmiękczyłem to ucho, pozwoliłem, żeby tam się rozpłynęło co nieco. W takim bogactwie i w świeżości tkwi magia akwareli i tej magii Wam serdecznie życzę. Bardzo dziękuję za wspólne dzisiejsze malowanie. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę dołączyć do grupy Oko, to zapraszam. Link znajdziecie w opisie do tej lekcji, do tej transmisji. Warunek dołączenia to wsparcie pracowni kwotą 100 zł miesięcznie, czyli niecałe 2 zł za jedne zajęcia, bo 48 godzin, 48 zajęć jest w miesiącu. Zatem zapraszam serdecznie i dziękuję za każde wsparcie, które od Was otrzymujemy. Moi drodzy, bardzo mi było miło z Wami wspólnie malować. Kolejny dzień akwarelowy za nami, bardzo wiele kolejnych przed nami, a już jutro zapraszam na wspólne malowanie pastelami. Pięknego wieczoru, wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia, uważajcie na siebie i do zobaczenia jutro. Dobranoc.